Mam osobisty stosunek do ciepłownictwa. 25 lat temu, jak zaczynałem moją karierę zawodową w Pecu Tychy, wtedy pamiętam, że był tak zwany dział zbytu. Klient był petentem i generalnie okres oczekiwania na warunki przełączeniowe był bardzo długi, ponieważ no to był bardzo chodliwy produkt, usługa, która na tamten czas była ciężko dostępna. 25 lat pracy, obserwacji i również, no, że tak powiem, takiego bycia w tym sektorze pokazał, że sektor przeszedł ogromną transformację. Od takiego typowego podejścia przedsiębiorstw ciepłowniczych, dla których, jeszcze raz to powtórzę, ten klient był po prostu petentem, do przedsiębiorstw, które są przedsiębiorstwami zorientowanymi na klienta, gdzie ten klient przynosi tą opłatę za te ciepło po to, żeby się rozwijać, żeby również budować nowe produkty, nowe usługi. I ta transformacja polega na tym, że to jest wykorzystanie i potraktowanie, że te ciepło jest tym produktem podstawowym, ale mamy wokół siebie olbrzymią paletę różnych usług, produktów, które możemy wykorzystać. I to jest ten kierunek rozwoju w kierunku energii elektrycznej, gazu, zbudowania kombi produktów dla klientów. W przypadku Veolii Energia Polska, całej grupy, to jest ponad 2,5 miliona mieszkańców, którzy mieszkają na obszarze funkcjonowania Veolii Energia Polska. I to jest też potencjał dla naszej grupy, który absolutnie chcemy wykorzystać. I to nie tylko to, że dołożymy do naszej oferty gaz, energię elektryczną, którą już mamy, ale również uzupełnimy to o usługi serwisowe, efektywności energetycznej, pójścia jeszcze głębiej i dalej w digitalizację naszych usług. To, co się wydarzyło w Warszawie, nasz nowoczesny upgrade, pokazania takiego partnerstwa spółki ciepłowniczej, energetycznej z naszymi partnerami komunalnymi, spółdzielniami, jest takim bardzo dobrym przykładem, tak? Szukamy nowych pomysłów, dzielimy się efektami naszej pracy. A co mówiąc o modelu biznesowym, to absolutnie to jest model, który idzie w kierunku firm ciepłowniczych, które w oparciu o infrastrukturę wykorzystują ten potencjał do tego, żeby stać się aktywnym sprzedawcą tych usług właśnie około ciepłowniczych oraz dodatkowych, tak jak wspomniałem, energii elektrycznej, produktów czy gazu. Przed ciepłownictwem kolejne lata są dużym wyzwaniem, bo model biznesowy czy model organizacyjny, oczywiście szyty na miarę, bo to są przedsiębiorstwa, które są w różnych miejscach, o różnych parametrach technicznych, biznesowych, o różnej infrastrukturze, potrzebują, że tak powiem, bardzo takiego indywidualnego podejścia, ale praktykami dobrymi, które mamy w Veolii Energia Polska i w naszej grupie, bardzo chętnie się podzielimy, bo to jest bardzo duży potencjał. Wykorzystanie tej całej infrastruktury do takiego, bym powiedział, dalszego skoku technologicznego i biznesowego, który jest przed całą branżą.